Przedstawiam Państwu pana Olka Polańskiego, który zajmuje się, posiada własny aparat filanowski, zajmuje się tymi energiami, fotografowa, obserwuje i potrafi je mierzyć. No, myślę, że jak sam się wypowie na ten temat, przedstawi to w sposób naukowy. O czym tu my mówimy, no po prostu mam nadzieję, że dotrze to do Państwa i zacznie Państwo rozumieć, o co w tym wszystkim tu chodzi. Co to jest dusza, aura, tak zwane, czy pole Meissnera, fizyka określane, i że to można sfotografować, widzieć i tak dalej. Od siebie jeszcze dodam, dlaczego aparaty kirlianowskie nie są stosowane w medycynie. Odpowiedź jest bardzo prosta. Jeżeli lekarz, którego podstawą jest zrobienie dokładnej diagnozy, znałby przyczynę choroby dokładną, po prostu by ją wyleczył. A cały PiS polega na tym, że on jej wylecić nie mógł, więc stosuje się rentgenowskie jakieś urządzenia, czy tam inne, już na pewno, jakieś podobne urządzenia. Nie stosuje się aparata Kirliana, tylko dlatego, żeby widząc aurę, można określić bardzo dokładną, dać diagnozę, określić przyczynę choroby. I dlatego one są blokowane, niedopuszczane, chociaż znane są od lat 40. Jedno z tych urządzeń tutaj chcemy pokazać i żeby ludzie się zorientowali, że ktoś czy coś za tym stoi, żeby to nie trafiało do ludzkości. Proszę bardzo. Będę bardzo szybko mówił, także dziękuję za przedstawienie. Ja się, drodzy kochani, zajmuję wszystkim. Wszystkim takim, co to nie tylko mnie interesuje, ale co siedzi w mojej głowie, a siedzi tego tyle, że trudno mi się połapać tym wszystkim, jeżeli by nie kurację monoatomową złotem, to chyba bym zgubił, kurczę. Ale jakoś sobie daję radę. Swojego czasu wiedza, nie wiem skąd do mnie przychodzi, ale jak tu Ania zaznaczyła, ona jest wszędzie. To, co już było, zresztą czasu nie ma, nie opłomujmy się. Maseru Emoto, tutaj Remi powiedział, tak, ale jeżeli weźmiesz pod uwagę to, że napiszesz love, ale pomyślisz co innego, nie będzie to samo, czyli idzie to jeszcze intencja, czyli info, intencja. Czyli jeżeli tutaj robimy jakiekolwiek wizualizacje, ja tak trochę wszystko traktuję hobbystycznie. Wprowadziłem do Polski metodę doktora Szkara, nie wiem, czy ktoś słyszał o tym. Metoda absorpcji neutralnej infekcji, kiedyś szczuty, zaszczuty, wyśmiewany i tak dalej. Ja przy okazji zostałem szarlatanem. Cieciorka znana się staje coraz bardziej. Pisali o mnie i przystali pokazywali mnie na TV nawet byłem. I teraz się okazuje, dwa dni temu przeczytałem artykuł. Naukowcy odkryli, prawda? Tak, odkryli. Że ten system, który leczy, jest wewnątrz nas. Co popiera? Masakra, rozumiecie? Bo... A Oskar mówi. Zgadza się. Sami się leczycie. To, co ja wam mówię. Tylko daję narzędzie. Wskazówkę i narzędzie. Nic więcej. Co wam daje? Stymulację systemu immunologicznego i jednocześnie oczyszczenie limfy. Ale to jest tak na boku, ale to stymulacja systemu. I to zgodnie z naturą, bo... I mówi, i tyle, więcej nic nie trzeba. Zbyt proste, żeby było... Szukają kwadratowe jaja, to z komórkami walczyć i tak dalej. Zbyt proste. A Oskar mówi, panie, komórka rakowa nie jest problemem, tylko jest problemem to, z czego ona powstała, dlaczego ona powstała, to jest problem. No właśnie. Ale abstrahując od tego, to jest taka moja strona lekarstwa na raka.pl, tam się możecie dowiedzieć dużo rzeczy. Zresztą korzystam, współpracuję z moim przyjacielem, doktorem Johnem Pokrzywką, pewnie go niektórzy znają, też taki sam... oszołom jak tu lekarz, prawda? Pierwszy człowiek, który na świecie, który ma dom hiperbaryczny, który budował dom hiperbaryczny. Pierwszy człowiek, który wprowadził wodę z aktywnym wodorem i zajął się generalnie, zauważył to, że wodór
po zawodu jest, prawda, paliwem życia i od niego zależy, bo jest pierwszy w tablicy Mendelejewa i tam jest bardzo mnóstwo informacji. Tak, tam jest wszystko. Mam 70% wodorów w naszym świecie i tak dalej. Wszędzie to jest. 90% wodoru. Człowiek tak, że stwierdził, że neandertalcy nie byli neandertalcykami. Tak, tutaj, dokładnie. Jak pamiętam, 6 lat temu po raz pierwszy miałem taki wykład dla tam chyba było 12 lekarzy we Wrocławiu i Dziane był też. I wykładałem o wodorze, o wodzie z aktywnym wodorem i tak dalej, jak to działa na wolne rodniki. Nikt po wykładzie nie został, tylko Dziany został. Mówi, Aleks, ja to kupuję. Ty masz rację. I od tamtego czasu Dzian doszedł do tego, że zrobił wodę z aktywnym wodorem. Najczystszą. Bo wychodzi z założenia, że woda jest do oczyszczania i do przenoszenia informacji. Także tutaj wszędzie jest woda. Nawet w pyle gniazdnym jest woda. Wszędzie jest. Jesteśmy zadłużeni w cieszy. Tak. Mhm. I to jest... Także to się wiąże od razu z Masaru Emoto, prawda? Mhm. I bazując na tym, wszyscy słyszeli chyba o doświadczeniu stu małp, prawda? Tak. Tak, także słyszeliście, wiecie, jak są informacje przekazywane i jak to wszystko funkcjonuje. Wracając do tego urządzenia Kilianowskiego, które tutaj mam, one jest stare, bardzo stare. Ma jakieś może 10, może więcej lat. Jeszcze w tamtych czasach kosztowało 10 tysięcy dolarów. Składa się z tego małego urządzenia, czyli sensora Kilianowskiego. I ogromnie drogiego programu komputerowego, który to wszystko musi przeliczyć. Bo tutaj też zbiera tylko info. A musi tam to wszystko przeliczyć. Tutaj tak ładnie zostało to wszystko zrobione. Tak pod publikę trochę, prawda? Bo jak pokazywałaś zdjęcie aury, to aura jest taka różna, prawda? Z jednej strony jest więcej, jest tutaj mniej i tak dalej. Tutaj jest tak ładnie to ujęte, tak żeby było w ślicy, żeby to wyglądało i tak dalej. No ale zaznacz... Tak komercyjne, prawda? Ale jednak robi swoje. Robi swoje. I jest to praktycznie, jest to, dlatego to jest majstersztyk, że facet się na tym napracował. Bo on zbadał tysiące aur, posegregował to wszystko, dopasował to do charakterów, opracował opisy tego wszystkiego, które się zgadzają, co to jest. Jak położysz łapkę tutaj i potem ja bym ci wydrukował taki 17-stronicowy, prawda, raport, to mówisz, kurczę, skąd to się o tym wie? To ja jestem. Wszystko tam jest, prawda? Z tym, że ponieważ nie ma to czegoś takiego, ten każdy program komputerowy, żeby on działał jeszcze wtedy, bo tam teraz już może by to zrobili, żeby działał w czasie rzeczywistym, prawda? To facet wziął, tak sprytnie to zrobił, że te wszystkie aury wsadził do tego, pogrupował to i tak dalej. I teraz tutaj dając rękę, twoja aura dostosowuje się do najbliższej. Czyli jest 98-97% dokładności, tak? Bo jest ich bardzo dużo. Będziemy mogli sobie wszyscy zbadać tą aurę. Jest, tak. Jest widać na niej wszystkie czakry. Jak one funkcjonują. Jak się układają. Super. Różne. Są wysokości, procentowości ich udrożnienia, prawda? Wszystko tam jest. Jest, no, dlatego tyle kosztuje. Czyli jeszcze raz, to jest urządzenie, które pokazuje, powiedzmy, na jakimś tam kształcie człowieka, tak? Gdzie on ma, jaką on ma aurę, gdzie ma porozmieszczone czakry i tak dalej. Człeczek tam jest, prawda, taki komputerowy. Stoi sobie, prawda? I na to nakłada się twoja aura, prawda?
czakry pokazują, twoje, widać, widać, jak to wszystko prawie drga. I gęstość też, tak? Tak, wszystko widać, tak. Tak wszystko widać. Popatrzysz tutaj i od razu widać, kto kim jest. Nie, ja nie będę wam tłumaczył i ani nie będę analizował aury każdego, aczkolwiek robię to. I tylko popatrzę, już go znam, prawie każdego, prawda? Popatrzę na takie wielce zgrane. Tak, jak jest. A, tak. A jeszcze jak wezmę takie urządzenie, które się nazywa aurametr, taki, a to sprawdzę, jak daleko ta aura sięga. A tylko ręką też można, nie? Ale potem widać to, jak staniesz, to ludzie widzą, prawda? A jak ja ręką, to ja tylko wiem, gdzie ona jest. I jeszcze inne takie urządzenie radiostacyjne, które służy do sprawdzania anomalii energetycznych w organizmie, czyli po naszemu chorób, prawda, czy cokolwiek, jakieś niefunkcjonalności. Wystarczy przeleczyć gdziekolwiek i zaraz powiem, tu na tym poziomie masz coś, tu. Można to oczywiście dokładniej sprawdzić, bierze się wtedy to w rękę, tak? Sprawdza się ręką, w których miejscach i to natychmiast pokazuje. Wtedy można sprawdzić, który organ i tak dalej. Tak, nazywa się to selektorem. Tutaj na poszczególne zakresy się ustawia. Ostatni zakres komórki rakowej. Mało kto chce to wiedzieć, aczkolwiek ludzie mówią, sprawdź. Ja mówię, jak sprawdzę, a coś jest, to mówię, to musisz być na to przygotowany, bo mnie to nigdy nie kłamie, akurat tak mi się uda. I nieraz sprawdzę i mówię, leć na diagnozę i mówię, no niestety. Także zresztą wszyscy wiemy, że rak to nie choroba też. Tak. Nie ma rzeczy, w ogóle się nie ma czym przejmować. Najgorsze jest to, że jak idziesz do lekarza, to on cię zaraz nastraszy i jesteś już wiesz, w czarnej D. Zamykasz pudełka, nie coraz I chemia, ja słyszę. Informacja podana. Jeszcze gorzej, jak mówię, idziesz na punkcję, prawda? Ja wiem, bezpośrednia informacja idzie idealnie na poziom komórkowy. Igła, jego intencje, tego zastraszonego intencje, wszystko idzie tam, do komóry. Podoba się. I zaczyna się destrukcja. Wagner pisał kiedyś coś takiego, że na przykład boli mi łokieć, idę do lekarza, a facet, przykład, bo kończył lekcję w Krakowie. Wie panie, jak to łokieć, to na pewno ma pan wrzody. I zapisuję do lekcji wrzody. Idę do drugiego, żeby potwierdzić, mówi panie, jak łokieć, to na pewno kolano. I co, mam już wrzody i kolano. Czy mam dwa pudełka. Tak? Przez jeden łokieć. Przyjechała dziewczyna, 33 lata, rozumiecie, z Anglii, wiesz, wyczaiła tą stronę, bus na piersi, poszła, zrobiła tą biopsję, najgorszy. Tak, złośliwy. Najgorszy ze złośliwy. A to lekarz czy gus był to nie, ten gus. To złośliwy i rak, prawda. Chemia. No to w Anglii, prawda, no to chemia musi być dobra. Jak poszła na tą chemię, jak spróbowała tej chemii, mówi nigdy więcej w życiu. Ja mówię, dobrze, że poszła, bo pierwsza tylko chemia działa, a reszta to już jest destrukcja. Pierwsza jeszcze zadziała, ale reszta jest masakra. Zabija organizm. Tak. Masakra. Przyjechała, dzwoni do mnie, mówi, chciała założyć sobie właśnie tą metodę Ashkara. Ja mówię, ja nie pojadę do Anglii, chcesz przyjeżdżać. Zima przyjechała. No i ja mówię, pokaż ten, gdzie masz to, ten guz, nie? Wziąłem to trzymała, mówię, już tam nie ma żadnego guza, nie? A mówię, nie dotykaj, nie wolno ci tego ruszać. Ja tam nic mówię, nie nic. Ja mówię, założyła sobie to, ja mówię, to się będzie wszystko oczyszczać i tak dalej, nie? Potem mówię, czy nie boisz się hipnozy? Ja mówię, słyszałeś kiedyś coś o hipnozie? Tak, słyszałem, ale mówię, jak się nie obudzi, to mówię, ja się nie chcę, się nie będę usypiał. Nie? Ja robię to metodą profesora Benemaniego, hipnoza dynamiczna się nazywa.
Czyli człowiek jest świadomy, wydaje się, tak, że jest głowa, nie śpi. No, dwie, trzy sekundy i już jesteś out. I, znaczy już ja mam kontrolę, prawda? I wtedy implantujesz swoje informacje. Tam czyszcisz tamte, bo tam jest, wiecie, jest zaprogramowany. Lekarz nastraszył tamty, mama już tu, wszyscy od razu, wszyscy już się współczują, już ci zasłuchają informacje. No, no, i mama takim też mówiła z Oli Skaną. I rozumiem. No i weszliśmy na poziom teta. No nie masz nic. Otworzysz oczy, to sprawdzisz, zobaczysz, że nie masz nic. Tak, no, nie masz. Ale za miesiąc dopiero idź do lekarza, sprawdź. Zrób sobie badanie. To czas. No, z Anglii dzwoni. Panie Aleks, rzeczywiście. Nie ma nic, często. Bo sama go rozpuściła. Ja mówię, to nigdy nic tak nie było. Rozumiesz, musisz ją twierdzić. Tak, tak, tak. Program. A mówi, a ja tak czułam, że te sukcesy kłamią. I już na nich poszło. Mówiłem się lekarz. Dobrze, że trzeba tak odezwalić. No, ale jak ładnie programują ludzie, nie? Od razu. Pierwsza rzecz, programują, a później chemię. Ale ja ją jeszcze wróciłem. No i na tym wszystko polega. Jeżeli masz, wiesz, ja nieraz rozmawiam z ludźmi, dyskutujemy różnych tych, i ja zawsze się uśmiecham, nie? I jak ktoś taki, wiesz, rozmawia ze mną, mówi, ale ty chyba co, nic nie wiesz, bo cały czas się kurczę śmiejesz, mówisz, z tego, nie? Ja mówię, chłopie, ja mam taką naturę. Jestem cały czas radosny. Mam bardzo dużo endorfin i tak dalej. Wszystko we mnie jest radosne. Dlatego jestem cały czas zdrowy. Żan Pogrywka mówi tak. Tak. I rozumiesz. Wracając do tego. Tutaj jak łapkę się położy, to widać tą całą energetykę i czekaj, czy zaraz, bo tam jest klucz i kabel jest. Potem to tak zrobimy. Albo w tą stronę. Okej. Okay. Kto chce? Zielony. No. A zielony to uzdrawianie. Czyli czas się wyrobić. Patrz jak schodzi na dół. Bo temu zęby. Właśnie chcę ludziom pokazać, że można stworzyć zęby. Naturalnie. Naturalnie zęby, żeby obrastały. Ja mówiłam, że mogę odrastać, że się śmiało. Nie, bo ma czuję wytchnienie. A ja mówię, dlaczego mam na mnie odrastać? Zapisać to, zapiszę ci to też, okej? Nie, ale żeby nie wiedzieli, dlaczego tak się dzieje. Po prostu chcemy stworzyć ludziom nowe zęby. Żeby odrastały jak u rekina. A jest to możliwe? Skoro jest to możliwe. Ponoć już zaczynają gdzieś tam zalążki się uruchamiać. Dlatego jest góra biała. Od góry jest to jakby... Widać na aurze, tak? No. Co? Masz też łapka zapierdala. No. I ja poszła w dół. Muszę pokazać, że jej odrasta. To jaszczurka. No właśnie, no tak słowa zabrakło. Jaszczurka. W jaszczurce można odrastać to co? Bo nie można rzec. Można przyjść do domu, jak to widać? Już rzeczy, to są dwa. Pokaż. A, to tam nie ma problemu. No właśnie. Jak światło z góry idzie? Uzdrowienia? Ale popatrzcie, czym się widać. I masz ten. Tak, jeśli chodzi o. Zobaczcie, jakie takie z czakrami. Bo ja mam pewien nawyk. Jak robię ten gest. Wszystkie tak wysoko. To wyrównuje 500 rzeczy. Aż 500. Czakry, meridiany, całą endokrynologię, wszystko. Ciała, 58 ciał subtelnych. Teraz jak tak mówisz do mnie, to mi serce. A ja mam takie pytanie. Nie wiem, jaki będzie taki efekt, Teraz nie, teraz jest osoba wyrównująca, ale może pani na nią wpłynąć. Bardzo ciężki stanie jest osoba. Jest matką mojej znajomej. To chciał sprawdzić. Widzisz, jednak alarmu nie robimy to, co robimy. Niestety, jak zapalić? Rodzina nie chce nie pozwolić na zapiera nawet. No to nie, to nic nie zrobimy. No jak nie ma woli, to widzisz, dlaczego ja ludziom tyle czasu poświęcam? Bo jeżeli nie przekonam podświadomości, że to są zwykłe zjawiska fizyczne, to on całą moją konstrukcję zostawi mi na wycieracz, żeby chodzić w mieszkaniu. Pracuje nad umysłem, nad podświadomością, daje całą wiedzę i wtedy jak bierze,
To ma zrównoważone. Ciekawe. Problem jest z lokalną świadomości. No właśnie. Nie wiem. Ale niższe temat. No, no oczywiście. Jak to się stanie, to żeby się spichać, to nic mu nie zrobi. Ale są no tam... Tak. Ale ty bierz pod uwagę jego wiek. Witalny się zrobi. Dlatego ja będzie miał na wykresie. No, to jak wygląda sytuacja? Aha, to jeden palestyczna, dwóch. Czy to jest ale nie tak bardzo, wiesz, on tam 800 tysięcy, ale tylko ten wiesz. A ten, ten on, on miał wiesz w górę, no, miał rok. On młodszy, bardzo. No. Dany jesteś młodszy? No widać. Młodszy, 14 lat. O. Widać, widać. Dlatego jest zanik już ale tego promieniowania Meissnera, pora Meissnera, nie? I to już widzę. Mniejszy a, pieprze nie. Poczekajcie! O, 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 ekran w tą stronę, ekran w tą wskazywać. Do kamery. Patrz. Już się wymienił. Do kamery o, wszystko. Patrz co Ania robi. Proszę. Tam było na tym, no. Coś mi się to się nazywa wyrównywanie pola. Patrz. Tak było, a teraz? Fiolety teraz? Rośnie? Wiecie co bierze tak silnie? Przestrzeń. Macie, jak się świeci za sobą. Zieleń wprowadzona jest? Może do kamery to zobaczyć. To, to się zmieniło? Zobacz. No, coraz więcej zieleni. Coraz... No bo leczymy, leczymy. Ale zieleń jest energią zdrowia właśnie. Tak. Wiesz co, bo jak ćwiczę i jest ta medytacja, to ja widzę, jak ludzie zaczynają seledynowo świecić. Tak, tak, tak. Bo to jest energia zdrowia. Naprawdę, jeżeli macie instruktorów czy gongu lecącego żurawia, to poćwiczcie. To ja mówię. A to chyba masz dowody, nie? Dlatego w Parkinsonie działa dobrze, że ci... Nie chodzi o dowody, bo ja to wszystko wiem, co mówię. Ja się zobaczyłem. Na Boże, ja wiem, to tylko ja wiem. Wiecie, gdzie to można zauważyć? Oglądaliście wszyscy awatar, nie? Tak. Cały czas zagadniasz energię, rotację. Już jestem. To wszystko pokazane. To, do czego zmierzałem, ja mam przywilej, że to cały czas muszę pokazać. Jak jest taka opcja... No dobra, teraz to nie jest rzut ręki, tylko starasz się odcinek szyi. Jakby to było bezrzędne. Ale odcinek piersiowy. Nie wiesz? I rozpatrzy cały fiolet. Czysty fiolet, czyste inny. Teraz jest zwijanie kręgosłupa, kręg chłopęgu. Chroniony przez mózgą energię. Tylko zwijanie kręgosłupa. Bezpośrednie połączenie ze źródłem. Tak mają dzieci indygo teraz. Łączy się z ziemią, z lewą, z tą czakrą, nabierasz tę energię, dzielisz, patrzysz środek ciała i do tantie. Nie, nie, Irma mu mówiła, że ma, jest połączony ze źródłem. Nie chcą. I zobacz, żadnej innej energii nie ma, ani zieleni, nic. A przy kręgosłupie leci szuszum, napytać ingalat. I teraz to pobierz na kanały energetyczne. Ale ciekawe, co to? No, rzadko, nie? Zapisać. Rzadko się zapotyka. Zapisz, bo to jest. Jedź na czysta energia. Ile to jadę, jak ja Marek, zobacz. Marek, zobacz, jakie Heniu mają. No ja cię pierwszy. Heniek ma czystą niebieską tą, fiolet. Taki czysta boska energia. Nic nie trzeba poprawiać. Czekajcie, czekajcie. A, bo to jest z małżeństwa wam zostało, bo oni kiedyś byli... Nie, ostatnim, byliśmy kochankami. Kochankami byli w ostatnim wcieleniu. A nie brzygałeś? Tak. Nie pamiętam. Ale może ja byłam mężczyzną, a on kobietą. I wiadomo. To się nie wiąże z kształtem ciała przypadkiem? Nie. Sugerujesz to? Zazdrosnie. Ale to jest żart, macie? Nie, to nie mają. Nie będę się wiedzieć. Żart rozpomyślany. Miasta? Już cię zasiadałem. Mind. Umysł mnie grzeła. 45. Mind. Body. 20%. Ale zieleń. Zdrowiem. No coś się naprawia, bo jest. Jest zieleń. Zielony, tak? Tak, zieleń. Tutaj naprawia. Zielony człowiek. A mnie to jest... Zieleń, jasna zieleń to jest wspaniały we. Która? Podstawa. Tu? No. Nie mówię nic, zaraz zobaczymy. No nie, jest malutko. No, widzisz jak trzecie około niego? Uuu.
Czekaj, wyobraź sobie, że ze środków skóry zapuszczasz korzenie do ziemi. Ileś, 90 parę procent, nie? Już. Co? Trzecie oko. I teraz no. Tak. A mogłabyś tak wręcić troszeczkę? No, obracaj zawsze pokazywać, nie? A Marek się nie nagrał. No, to... no czekaj, czekaj. Zobacz, trzecie oko jak poszło. Tam? Nie. Tak, no, 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 tak, no jeżeli oduchowiesz, to mówisz tak. Tak, no, nie, 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 zobacz, jak czakra koronna. Ale zupełnie jest koronna, nie czakra jest, no. Nie, trzecie oko jest. A trzecie, idealne. Aż niebieskie. Idealne. Indygo. Indygo. Ale to widać nad koroną jeszcze. No, ale co tu jest? Tam do 13 czakry możesz jeszcze. Zwracasz uwagi na to, co tu się dzieje. No. Nagraj to. On ma na czakrę. Tymczasem tu są jeszcze takie czapy, które tak, jak ja tu widzę takie, wiesz, jasność, to tam aż do 13 czakry może. Tak, bo to jeszcze jest czakra Ziemi, nie? Planetarna się otwiera. A czy potrafi to wykrywać dziury na przykład w aurze? Tak. Tu są wszędzie tutaj. Ale się świeci tu jest teraz, jak widzisz. No właśnie. Zobacz, cały biały. Są jeszcze dziury. Jakbyś widział idealną aurę, bym ci pokazał idealną. Tak. Jaka jest kula? Śliczna. Nie, kula, jest nie, jajo, ale jest jajo tak piękne i tak jednostajne. Rozumiesz? A są tacy stary? Są. Taka dziewczyna właśnie z Kwidzynia. Mm. Taka Basia. Z Dupia. Tak miałby. Taka ma śliczna aura, wiesz. Ale przyjrzyj się, jaki wchodzi kolor z góry. Ja pomijam tą czapę taką z której 12 czakry. Ale masz energetykę, widzisz? On tam miał 800, a ty masz 800 tylko, wiesz, tutaj czerwienia, a tak czerwień masz 600. To są ziemiona, nie? No, to nie na niejedzenie, nie? I tak, tak dalej. Tak, tak. Niżej, masz niżej energetykę. A czy to mierzy opór, czy co to jest? Ja ten nie, tutaj się nie, wiadomo, nie rozbieram, tak? Bo wiesz, to jest 7000 dolców. Kupce, rozbierz. Popatrz na mnie. Tajemnica prezydenta. Teraz nie będę, wiesz, jechał tam do niej, tak. Wymieniał tego, już są na pewno lepsze teraz. No i tak dalej, i tak, ale to było... Kwanteki tak działają. Fantastyczne. Co? Jak kwantek podobnie działa. Możliwe, no. No nowszy program, mówię. Ale ładnie też. Fioletowego koloru. No tak gadacie, że ja normalnie aż mi tak serce lata, bez sensu. No bo stresujecie mnie. No stresujecie mnie. Uspokój. Tak się tutaj stoi, to jest nasze, jak się tam siądzie, to jest nasze. No nie mogę stres i to. A, że to już mi Mirek aż tak dużo. Dobra, słuchaj. Weź te ręce. Dawaj. Ja chcę spiętyć się. Na tak, czuj, że te ręce się sklejają. Nie rób sam tego ruchu, poczuj ten, jak się kleją, jak magnesy. Na nie weź te łapy, rozchodzą. Że mam blokować to rozchodzenie, czy? To trzeba na wszystkich musi dać. Nie, nie blokuj, pozwól chodzić tak jak patrz. Okej, okay. To teraz witaj się swoim zdaniem. Uziemiona jest. Czy ja mam na drugich ich degrada, to negunda. Wyłącz myślenie, czuj, że to co czujesz. Patrz, tu fiolet wchodzi, z góry do niej fiolet wchodzi. No, jest połączona ładnie. Co mam ją uzdrawiać może? Albo mam Hildegarda Kolegunda, albo nie. Tak? Odrodziłem z tego laptopu. Zobaczymy. Leczyć może. Wyraźnie widziałam, że co na nie, a to znowu poszło się fiolet, nie? O, zasilana jest. Czy ja mam tylko jedno imię? Fioletek. Nie myśl.